Dzień dobry. Witajcie na kanale Szpejtech. Ja się nazywam Przemek, a dzisiaj pokażę Wam, jakie dobra do nas trafiły po zlocie Knife.pl. Zapraszam. Słuchajcie, w pierwszej kolejności poza kolejnością. Na zlocie Trolskiemu skradziono nóż. Gdzieś tu wkleję grafikę tego noża. Czytałem dzisiaj rano, nie było żadnej informacji, żeby się znalazł. Trolski poprosił w internetach o rozpowszechnienie wiadomości. Ja nie mam dużej rzeszy fanów jeszcze, miejmy nadzieję, ale również udostępniam, tak, bo Trolski chciałby złodziejowi dosłać do noża pochwę, bo ukradł sam nóż. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę gdzieś na serwisach aukcyjnych, o Elixach i innych serwisach, gdzie ten nóż mógłby wypłynąć, że jest poszukiwany i dzięki za pomoc. Dobra, a teraz po zlocie Knife.pl nasze ręce trafiły dobra, które będziemy testowali. Ten filmik będzie krótki, to będzie krótka tylko prezentacja, zajawka tego, co będziemy w najbliższym czasie testowali, co będziemy w najbliższym czasie nagrywali. Chciałbym, żebyście, jeżeli coś Was specjalnie interesuje, napisali w komentarzu, który nóż, którą rzecz powinniśmy przetestować jako pierwszą, jaki na temat czego filmik nagrać. Słuchajcie, po pierwsze w nasze ręce trafiła piła Silky Gomboy 240. Jest zdecydowanie dłuższa od chyba znanej przez wszystkich piły z Lidla. Będziemy testować, będziemy sprawdzać. Jak widzicie, jeszcze nawet nie za bardzo ma odciski palców, więc jeszcze jej nie zdążyliśmy przetestować. Będziemy porównywać, chociaż już na wielu kanałach macie porównanie tej piły z piłą z Lidla. My porównamy, zrobimy test tej piły z innym jeszcze, z jednym jeszcze nożem, który pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy krótki nóż bushcraftowy i piła jest wystarczająca na to, żeby spokojnie obozować w lesie. Drugą z rzeczy, która wpadła w nasze ręce, to jest mały obozowiec od Plima. I to jest właśnie ten nóż, który będziemy testowali razem z piłą. Czy taki mały nożyk obozowy ma moc? No, ale czy taki mały nożyk obozowy i piła z Lidla dadzą radę do przygotowania sobie podstawowych rzeczy w obozie, jak ognisko, żarcie. O, tyle. Mały obozowiec od Klima. Prosty naprawdę nóż, ale fajny. Z tym, że jedna rzecz. Tępy przyjechał taki, że koniec świata. Kolejną rzeczą, która wpadła nam w ręce, jest składak od Hermana. Piękna rzecz. Będziemy się bawili. Śliczny, miał swoją prezentację w internecie. Zrobimy dokładną recenzję na jego temat. Obejrzymy, pomacamy. Zobaczymy. Wypowiemy się. Woreczek. W takim woreczku przyjechał. Zobaczymy. No i chyba najpiękniejsza rzecz, która trafiła w nasze rączki. Nóż od Siadaki. Nóż się nazywa Norte. Już go noszę tygodnia, więc troszkę już tam gdzieś tam podciskałem się na tej skórze. Nożyk wyjrzy, tak? Tak, no już coś tam robił.
potestujemy, pobawimy się, wypowiemy się na jego temat. Gdzieś tam zdjęcia już w internecie się pojawiły, zaraz po zlocie. Letki, fajny nożyk. Coś mu tu lata. Zrobimy test. Jeszcze jedna mała, drobna rzecz trafiła w nasze ręce. W zasadzie nie będziemy testu robić tego. Ja go mam przy kluczykach. Tym, co mam przy kluczykach, też zrobię kiedyś film. Trafił tulot melona. Sprawdzimy, czy da się tym wyciągnąć jakikolwiek gwóźdź. I oto wszystkie dobra, które trafiły do nas na zlocie Knives.pl, w październikowym zlocie Knives.pl. Napiszcie, co byście chcieli jako pierwsze. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli Was interesuje którykolwiek z filmików, który będziemy tworzyć w jakimś tam najbliższym czasie. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I tyle. Trzymajcie się. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurza. Wkurza mnie to, że jesteśmy w nadleśnictwie Wesołej. Fajne miejsce. Za kamerą jest oczko wodne. Za oczkiem wodnym jest bezpośrednio nadleśnictwo i jest tu taki syf. Wszystko jest pomazane tekstach typu byłem tu, WWN, Wienio, no wiocha. Kurde, takie fajne miejsce, można było odpocząć, zobaczcie. Tam jest w dali, to jest siedziba nadleśnictwa. A nazywa się to oczko wodne po prostu, nawet na Google mapie to znajdziecie. Po co robić porządek w takich miejscach i po co dbać o to, żeby to nie było pomazane i ściorane od razu. Na razie.